Wieczorek. Wieczorek jest już gotowy do dalszej gry. I ponownie Kaliszanie, którzy po nieco ponad 20 minutach przegrywają 0-2. Przypomnijmy, że strzelcami bramek byli Marcin Świercz i Michał Mazurek. Ponownie tracą piłkę w środku pola Kaliszanie. Tutaj już wychodzi Wolniak, uprzedzony jednak przez grającego z numerem 11 Michała Mazurka. Jednak ten już nie zdołał, nie miał tam miejsca, żeby ulokować futbolówkę w siatce, ale jak na razie kiepsko wyglądają tutaj te poczynania Kaliszan. Teraz była kolejna groźna próba akcji ofensywnej. Marcin Młynek. Młynek na wolne pole do Dariusza Pietrzaka. Ten jednak bardzo spokojnie zatrzymany przez Rosadzińskiego. I teraz po raz kolejny jest groźnie Marcin Świercz. I Marcin Świercz po prosto padłym podaniu zdobywa trzecią bramkę. Świera, nie? Powiedz, że Felek się grzeje. Proszę Państwa, jest trzecia bramka dla zespołu Wiktorii Ostrzeszów. Po raz kolejny zdobywcą bramki jest Marcin Świercz. Proszę Państwa, przed chwilą upłynęła 25 minuta spotkania. Kaliszanie przegrywają już 0-3. Przypomnijmy, że strzelcem tej ostatniej bramki był Marcin Świercz, który zanotował już swoje drugie trafienie w dzisiejszym spotkaniu. A my widzimy tam za bramką strzeżoną przez Adriana Wolniaka Mateusza Felińskiego, który najwyraźniej może być przewidywany przez Mariusza Kaczmarka do zastąpienia jednego z dwójki napastników. Tymczasem Kaliszanie, Adam Zieliński, jednak po raz kolejny prosta strata, wyraźnie poddenerwowani są młodzi zawodnicy KKS-u Włókniarz 1925 Kalisz. A tutaj Artur Skrobacz, który jest dzisiaj prawdziwą zmorą defensywy Kaliszan. Jędrzejewski zagrał do Bartosza Wieczorka, ten z wykorzystaniem Jacka Rosadzińskiego już szeroko rozprowadza piłkę. Razem spokojnie w defensywie Ostrychalski. I od rzutu z autu wznowią grę Kaliszanie. Od autu Dawid Żurawiński. Ostrychalski do Michała Gmyrka, Gmyrek do Urbaniaka. Urbaniak jednak faulowany był w tej sytuacji przez grającego z numerem 15 Skrobacza. Ostrychalski w kierunku Adama Zielińskiego. Zieliński zdołał wywalczyć pierwszy rzut rożny dla zespołu KKS-u Włókniarz 1925 Kalisz i będzie bodaj pierwsza groźna i dogodna okazja do zdobycia pierwszej bramki przez podopiecznych Mariusza Kaczmarka. Jednak tak się nie stało, spokojnie poradzili sobie silniejsi fizycznie Ostrzeszowianie.
Boroń. Rosadziński. Rosadziński teraz w kierunku Radosława Dolaty. Spokojnie od rzutu wolnego rozpoczną Kaliszanie. Ostrychalski. Zieliński. Zieliński znalazł już na prawej flance Dariusza Pietrzaka. Aj, proszę Państwa, tym razem było niebezpiecznie. Wrzucał na prawej flance Dariusz Pietrzak. Tam próbował zamykać na dalszym słupku Kamil Urbaniak, jednak nie zdołał już skutecznie uderzyć Kamil Urbaniak. Rosadziński, Rosadziński do Jędrzejewskiego, tym razem po raz kolejny przy futbolówce Rosadziński, który spokojnie rozprowadza tutaj w linii defensywnej futbolówkę. Ostrychalski. Ostrychalski z Urbaniakiem, jednak mało ruchu w szeregach kaliskiej drużyny. Faulowany tym razem był Damian Ostrychalski. Zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Jednak tylko... Zobaczymy, czy zostanie grający z numerem 8 Dolata ukarany żółtą kartką. Jednak nie. Tym razem skończyło się tylko na upomnieniu zawodnika Wiktorii Ostrzeszów. Staszak. Staszak po raz kolejny z Ostrychalskim. Ostrychalski, długa piłka w kierunku Kamila Urbaniaka. Ten jednak uprzedzony przez Skrobacza. Już rozprowadzają futbolówkę Ostrzeszowianie. A tym razem fatalny błąd Skrobacza. Pędzi już na bramkę Szczepaniak. Próbował uderzać lewą nogą, ale to uderzenie, mówiąc przynajmniej dyplomatycznie, pozostawiało bardzo dużo do życzenia. My przypomnimy, że po 30 minutach KKS przegrywa na własnym obiekcie 0-3 w pojedynku 24 kolejki kaliskiej klasy okręgowej. Dwie bramki dla zespołu z Ostrzeszowa zdobył Marcin Świercz, a jedno trafienie dołożył Michał Mazurek. Staszak, Staszak do Boronia, Boroń z Ostrychalskim. No teraz dosyć ryzykownie Damian Ostrychalski, ale poradził sobie z Mazurkiem. Żurawiński, ponownie Ostrychalski. Ostrychalski próba zagrania do Urbaniaka. Urbaniak z pierwszej piłki. Będzie groźna sytuacja. Strzelał Adam Zieliński, ale w dogodnej sytuacji z około 14 metrów Zieliński strzelił lewą nogą, jednak niecelniej. W dalszym ciągu w pojedynku KKS-u z Wiktorią Ostrzeszów Kaliszanie przegrywają 0-3. Strzelał Adam Zieliński. Starczy. No, co tutaj gadać? Teraz oglądamy
walkę w środku boiska w tych ostatnich fragmentach. Gra Kaliszan była troszeczkę lepsza za sprawą Adama Zielińskiego. Podopieczni Mariusza Kaczmarka byli już bliscy szczęścia. Gdyby pomocnik kaliskiej drużyny zachował więcej zimnej krwi, to mogliby Kaliszanie zdobyć kontaktową bramkę. W zespole gospodarzy dochodzi do pierwszej zmiany. Już widzimy, że przy linii bocznej zameldował się Mateusz Feliński, który zastępuje w tym momencie Michała Gmyrka. Zieliński źle jednak przyjął piłkę, którą po raz kolejny w prosty sposób tracą Kaliszanie. Teraz ładne zagranie zespołu przyjezdnych na jeden kontakt. Tutaj Mazurek był przewracany przez Borysa